uchwały na punkt 1. Proszę Państwa, projekt uchwały na punkt numer 2. To jest projekt zarządu. Pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej. Jest to projekt dotyczący podziału środków przyznanych na nasz budżet w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2013. Jak Państwo widzicie, nasz budżet został zmniejszony o kwotę 6 tysięcy złotych w stosunku do tamtego roku, czyli mamy kwotę do dyspozycji 34 tysiące złotych. W stosunku do tej kwoty został przez zarząd ten budżet Państwu przygotowany i przedstawiony. I tak, proszę Państwa, na paragraf 41.70, czyli wynagrodzenia bezosobowe, mamy kwotę 8400 zł. Na paragraf 42.10, zakup materiału wyposażenia, kwotę 800 zł. Na paragraf 42.60, zakup energii, kwotę 8000 zł. Na paragraf 42.70, zakup usług remontowych, 1000 zł. Na paragraf 43.00, zakup usług pozostałych, 13 tysięcy zł. Na paragraf uchwały z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych mamy, proszę Państwa, 2,5 tysiąca złotych i podróże krajowe służbowe 44,10, paragraf 300 złotych i dodaje nam w sumie, proszę Państwa, 34 tysiące złotych. To niestety tam wypełniony budżet pozwala nam na wykonywanie jakichkolwiek ruchów związanych z doposażeniem siedziby, jak i również nie pozwala, proszę Państwa, na jakieś znaczące modernizacje, które ewentualnie moglibyśmy sobie prowadzić, czyli malowanie, zakup wykładzi, czy też inne rzeczy, które na przykład się na, proszę Państwa, używają. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa? Bardzo proszę, Pani Radna Frankiewicz. 13 tysięcy, jak Pan chciał, czy to zakup usług pozostało? Czynsz, który musimy spłacić, musimy być śmieci, wodka, sprzątanie, to są wszystkie rzeczy. To, co się... Wszystko to jest to, co związane z utrzymaniem naszej siedziby. Tak. Oprócz tej energii, która jest osobnym ryczałem. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pani radna Stabryła. Ja chciałam zapytać w takim razie, gdzie zmniejszono kwotę o te 6 tysięcy złotych, czyli na każdej pozycji ograniczyliśmy informacje w stosunku do tamtego roku. Tak, oczywiście zakładając, że zmieścimy się w kwotach związanych z czynszem i również z energią, jeżeli nie będzie znaczących podwyżek. Jeżeli nie będzie znaczących, jeżeli będą, to będziemy się wtedy martwić, jak z tego wybrnąć po prostu. Na dzisiaj na pewno nie zdążymy na to odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy sobie przesuwać te środki w jakoś zakresie prawa, które mamy w tym momencie. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania uchwały numer 2. Tutaj zarządu dotyczący na dzielnicy na rok 2013. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały na punkt numer 2.